Wracamy po dłuższej przerwie, kwarantannach i innych cudach wiankach. A ten krótki odcinek dokończy temat migracji. Zapraszam. Ostatnio tworzyliśmy sobie tabelę za pomocą różnych mechanizmów migracji. I od tego tutaj zaczniemy. Już tego nie omawiam, ale wyjaśniam. Stworzyłem tu sobie tabelkę CARS-2. Która ma raptem jedną kolumnę, w zasadzie klucz główny, i tutaj te dwie kolumny takie, które zapamiętają czas utworzenia i czas modyfikacji. I tak to zostawiamy. Zakładamy, że już taka tabela istnieje. No i teraz chciałbym coś w niej modyfikować. Może coś dodać, może zamienić jakąś istniejącą kolumnę, albo samą nazwę tabeli podmienić na cars zamiast cars2. Wszystko to możliwe, wszystko to da się zrobić. Więc, tak po kolei, popatrzcie, kilka przykładów tutaj dla Was przygotowałem, które pokażą, w jaki sposób można to sobie pozmieniać. Oczywiście, nie jest to jak zwykle wszystko. Do wszystkich pozostałych funkcji, a ja tu je mam w komentarzach, odsyłam do dokumentacji. Tutaj pokazuję tę główną ideę. No to po kolei. Metoda HasTable która zwraca prawdę fałsz, sprawdza, czy istnieje w mojej bazie danych, tej podpiętej pod Laravela, tabela o jakiejś tam nazwie i jeżeli istnieje, mogę sobie dla takiej całej tabelki tę nazwę zmienić. Jaką metodą? No rename, trudno by było, żeby to jakoś inaczej nazwać, prawda? Tutaj cars2 zamieniam na cars. I od tego momentu mam już cars, a nie cars2, stąd dalsze zapytania już dotyczą tabeli Kars. Na przykład... Tutaj mam metodę, w której pytam. Has column to jest pytanie, czy posiadam takie tutaj kolumny, gdzie najpierw jest podana nazwa tabeli, a potem kolumna. Zatem, jeżeli nie jest prawdą, bo tu popatrzcie, mam negację, że moja tabela Cars zawiera e-mail, to co robię? No to sobie tutaj tworzę taki e-mail. Zatem, prosta sprawa. Gdybym nie miał takiej kolumny w tabeli, no to taką kolumnę sobie dodam. Tutaj to dodawanie tak naprawdę, zobaczcie, jest taką samą składnią, gdy korzystaliśmy z Create. Zatem można też do istniejącej tabeli w podobny sposób jak przy tworzeniu tej tabeli tworzyć sobie jakieś kolumny nowe. Co tu mamy dalej? Otóż w istniejącej tabeli Cars, już nie Cars 2, dodaję sobie jakąś jeszcze kolumnę. Tutaj Description. Za chwilę będziemy z niej korzystali. Dodajmy sobie jakiś tutaj licznik, duża liczba całkowita. Powiedzmy, że mogłyby to być dane przejechanych kilometrów. Jakieś pole, e, prawda, fałsz, chociażby informacje, czy jeżdżę na gaz, czy nie. I tutaj, uwaga, Dodaję sobie pole name, które będzie się zgłatało ze znaków. No tak naprawdę chodzi o string, ale tutaj podaję ile dokładnie takich znaków się mieści. Nadaję jakąś wartość domyślną, powiedzmy domyślnie będzie to samochód Janusza i zawsze tutaj ta kolumna name będzie miała komentarz. W tym wypadku nazwa samochodu Janusza, jak sobie później podejrzymy, to to zobaczycie. Tworzę sobie jeszcze jakieś pole z datą, dodaję po prostu te pola, tak naprawdę mogłoby, mogłoby to być tu w tej metodzie Create, ale właśnie chciałem pokazać, że można to dodać później. Tu jeszcze ciekawa sprawa, ale to dla tych, którzy bawią się w MySQLa, znają SQLa, możemy na przykład umożliwić jakiejś kolumnie posiadanie wartości null. A tutaj taka metoda storetas. ona nawiązuje do. Takiego polecenia generated Store, ewentualnie virtual, wiąże się to z SQL-owym zapytaniem, które generuje w locie takie dodatkowe kolumny. I tu, właśnie, o, jest jakby serce tej dodatkowej kolumny, która będzie tak naprawdę złożeniem dwóch innych kolumn. No to jest to troszeczkę nielogiczne od strony aplikacji, no ale to nie jest aplikacja, tu tłumaczymy tylko pewne mechanizmy. No ja tu sobie konkatenuję, czyli łączę dwa pola wcześniej utworzone Description i Counter, i one będą treścią tego generowanego pola, tej kolumny infos. A tu jeszcze ciekawa metoda after, która później zobaczycie umieści nam tę kolumnę przy wyświetlaniu jako po kolumnie kluczowej ID, czyli będzie można sobie te kolumny jeszcze układać później przy wyświetlaniu kolejność po prostu tych kolumn zmieniać. Jeszcze tu sobie tworzę jakąś liczbę. Mam teraz trochę tych kolumn, i tu uwaga. W sumie najważniejsza rzecz, którą dzisiaj chciałem pokazać. To jest taka metoda change. Ona właśnie umożliwi mi modyfikowanie pewnych już stworzonych kolumn, ale również co do ich typu. Bo tutaj tworzyliśmy pewne kolumny już istnie, nieistniejące jako nowe, nadając im tu jeszcze w trakcie jakieś tam dodatkowe informacje, jak choćby komentarz, ale. Załóżmy, że już mamy tam utworzony konkretny typ i nagle chcielibyśmy typ takiej kolumny istniejącej zmienić. No właśnie. Weźmy sobie tutaj ten integer liczbę, którą mieliśmy wcześniej, ale dodajmy jej na przykład teraz, żeby to były tylko inty bezznakowe, czyli bezujemnych liczb, żeby teraz ta kolumna była unikatowa, czyli żaden z tych elementów nie będzie mógł się powtarzać. Oraz na końcu dodajemy change. To znaczy, że nastąpią tam jakieś zmiany. O, powiedzmy tu spójrzcie, też jest zmiana. Tu mieliśmy name 100-znakowy, a tu mamy 150-znakowy. Co więcej, pcham tę te kolumnę na sam początek, czyli ustawiam jej taki priorytet wyświetlania, że ona ma być pierwsza, i właśnie też tutaj ta metoda change sprawi, że ten typ się nam tutaj podmieni. Troszkę wcześniej, rename column, no, trudno to. Tłumaczyć, tak, no, zmieniam nazwę kolumny, no sama tutaj nazwa metody wszystko wyjaśnia, a poniżej jeszcze przykład, kiedy wyrzucam jakąś kolumnę, na przykład wyrzucam tę kolumnę LPG wcześniej utworzoną, to po prostu już jej tutaj nie będzie. Tu jest jeszcze kilka takich w komentarzu możliwych dropów. Jeżeli dropujemy kolumnę, która jest unikatowa, to musimy zrobić drop unik. I tak dalej. W przypadku rzucania klucza czy jakiejś kolumny, która jest polem indeksowanym, też musimy odpowiedni drop wykorzystać, czy klucz powiązany tutaj obcy. Tak? Zobaczmy teraz, jeżeli to wszystko wykonamy. Obecnie w naszej bazie danych nie ma żadnej tabeli CARS. Wywołamy za chwilę nasze migracje i zobaczymy, co się stanie. Jesteśmy teraz w naszej bazie DB1. Na razie jest tam tylko tabela migracji. Już wiemy co to. Nie ma żadnej tabeli cars ani żadnych innych. No to co teraz? Przejdźmy sobie teraz na konsolę. Konsolę mamy tutaj i wywołajmy nasze polecenie, które jak wiemy, wywoła metodę up, w której to są te wszystkie nasze podane funkcje. Wśród tych wszystkich, które już były w ostatnim odcinku, dochodzą nowe. Te nasze nowe o tutaj jest. Create Cars Table. Tak jest, to jest ta nasza migracja, którą tu przed chwileczką wypełnialiśmy. O ta dokładnie. No i teraz przyjrzyjmy się, czy ta tabela została utworzona i co ma w środku. No i proszę, wszystkie tabelki są, a wśród nich nasza Cars. Przejdźmy sobie do jej struktury i popatrzmy po kolei, co tu się dzieje. Na pierwszym miejscu name, no bo tak miało być, miało tam first, żeby była pierwsza. Potem jest ID klucz, który normalnie byłby pierwszy, a za ID miało być nasza ta, ta kolumna infos, no i ona tu rzeczywiście jest, chociaż utworzyłem ją znacznie później i powinna gdzieś tu na końcu być. Ten infos, co więcej, jest właśnie, zobaczcie, jako stored generated, czyli mamy tutaj to as, stored as, tak? Jakbyśmy sobie tutaj weszli, to też zobaczymy, że. Mamy tutaj to wyrażenie o właśnie to złączenie, tą konkatenację dwóch pól innych. Zatem jak najbardziej to zadziałało. Co więcej, mamy też tu, zobaczcie, nasz name. Ten name jest na pierwszym miejscu i on ma już zmienioną wielkość. Tam pierwotnie było 100, ale tu już widzimy, że jest 150. Co więcej, rzeczywiście mamy domyślną wartość samochód Janusza i nazwa samochodu Janusza jako komentarz do całej kolumny co tu mamy jeszcze. A no właśnie tutaj możemy sobie zobaczyć że jest liczba którą zmieniliśmy jako liczbę e, taką dodatnią i jeszcze uczyniliśmy ją unikatową. Wejdźmy tu na chwileczkę podejrzyjmy sobie te miejsce i tu będziemy mieli unsigned dokładnie widzimy że jest ten atrybut dodany natomiast kiedy byśmy sobie weszli w tę strukturę raz jeszcze i przeszli tu do indeksów niżej to zobaczycie, że jest tutaj właśnie ta liczba, jest jako unikatowa dodana do indeksowanych. Czyli rzeczywiście, zresztą widzimy tutaj ten bledszy klucz. Po najechaniu pojawia się słówko indeks. Nie wiem, czy u Was także. Chyba nie, ale jest. Wszystko więc wykonało się tak jak trzeba. Nie ma, zobaczcie też kolumny LPG. Była, ale została dropnięta i tu już nie występuje, także to wszystko działa. A i jeszcze rename zadziałał pur on zamiast tej nazwy wcześniejszej. No i cóż, to krótki odcinek, ale chciałem domknąć tę migrację, pokazać, że można też modyfikować już istniejące tabelki. No, a potem dokończymy sobie w następnych ten temat e, tworzenia bazy danych. Zapraszam już teraz.